Okiem służb specjalnych, czyli podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb. Zaprasza Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Puenta sedna. Witam Cię w ostatniej, już nie tego, lecz starorocznej audycji podcastu OSS Okiem Służb Specjalnych. Dziś odcinek specjalny będący podsumowaniem spraw związanych z blogiem szpiegul.pl, którego ten podcast stanowi integralną część. Ponadto zapoznam Cię z wybranymi przeze mnie fragmentami pewnej starej książki z 1923 roku, choć w języku angielskim ukazała się wcześniej, opowiadającej o zmaganiach szpiegowskich podczas I wojny światowej. Zwrócę jednak uwagę przede wszystkim na brytyjski system wywiadu w tamtych czasach. Ja doskonale rozumiem specyfikę pracy służb tajnych, gdyż sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie przekazuję praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne dla researcherów, czyli wywiadowców, analityków, i to nie tylko wywiadowczych, bezpieczników, czyli specjalistów bezpieczeństwa korporacyjnego, wewnętrznego i publicznego, oraz strategów biznesowych, co oznacza również menedżerów i kierowników różnego autoramentu i top managementu. Ponadto niektóre z tych umiejętności są wręcz niezbędne, na przykład dla detektywów wszelakich czy też dziennikarzy śledczych oraz wcieleniowych. Chodzi o tak zwane dziennikarstwo pod przykryciem. Po prostu szkolę każdą osobę zainteresowaną tą tematyką. A już całkiem niedługo rusza specjalny mój autorski portal szkoleniowy w tym właśnie zakresie, a właściwie to zakresach. A to oznacza, że dobrze wiem, o czym mówię. Pozostało mi jeszcze wyjaśnić znaczenie tytułu dzisiejszej audycji. Puenta to swego rodzaju podsumowanie, zaś sedno oznacza istotę rzeczy, a całość to taki żart słowny na koniec roku i początek nowego. Zresztą, chyba już zauważyłeś, że uwielbiam bawić się słowami. Zaczynamy! Ten rok, 2020, był dla nas wszystkich mocno zakręcony. Z mojego trenerskiego punktu widzenia to oznaczał on zwiększenie intensywności wykorzystywania narzędzi online w tworzeniu, prowadzeniu i udostępnianiu szkoleń. Ba, zmienił się nawet cel ich prowadzenia. Jeszcze nie tak dawno w szkoleniach online chodziło o przekazanie wiedzy na poziomie średnio zaawansowanym. Wszystko poniżej, czyli od podstaw do tego właśnie poziomu, przekazywane było w ramach blogów, vlogów, podcastów właśnie, a także różnorakich darmowych kursów, zwykle drogą e-mailową. Rok 2020 zmienił to wszystko. Ponieważ zaczęliśmy z nieporównywalnie większą intensywnością korzystać z dobrodziejstw online'a, to okazało się, że niemal wszystko można za darmo znaleźć w internecie. A że czas również nam przybyło, to też mogliśmy poświęcić go na wyszukiwanie interesujących nas kwestii. Przynajmniej niektórzy z nas mogli. Dla mnie ten rok przeminął pod znakiem kursów online, których przerobiłem naprawdę sporo. I jeszcze kilkanaście jest przede mną. Największą jednak zmianą w prowadzeniu kursów online jest cel ich tworzenia. Z uwagi na to, że wszystko można znaleźć w internecie, to nowoczesne kursy tworzy się nie po to, aby przekazać całą wiedzę, lecz w celu przeprowadzenia kursanta ściśle określoną ścieżką od punktu A do punktu Z. Chodzi o to, aby pokazać kursantowi, jak konkretnie coś się robi. A resztę wiedzy znajdzie w sieci, gdyż będzie już wiedział, czego szukać. I to wpłynęło bardzo na przygotowywane przeze mnie ścieżki certyfikacyjne kursów online z zakresu wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence, oraz stratega biznesowego, a w zasadzie to na organizację treści poszczególnych modułów. Jeśli śledziłeś moją stronę biznesową w tym roku, to na pewno nie umknęły Ci zmiany w organizacji treści tychże kursów. I wcale nie mam pewności, czy to aby na pewno wszystkie zmiany, choć następne, jeśli wystąpią, to będą miały zapewne znaczenie kosmetyczne jedynie. I kursy online na platformie szkoleniowej powinny ruszyć w pierwszym kwartale przyszłego roku. Termin, jaki podaję, to 1 kwietnia 2021 i wcale nie jest to prima aprilis. A pracy przede mną mnóstwo. Rok 2020 był również o tyle istotny, iż wraz z Tomkiem Safiańskim i Pawłem Łabuzem
wydaliśmy z wydawnictwem Diffin książkę szczególną Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym. Prawne i praktyczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa aktywów przedsiębiorcy. Nie jest to może pozycja szczególnie obszerna, gdyż ma ona jedynie 300 stron. Ale z założenia jest to rodzaj sylabusa dotyczącego szpiegostwa i przeciwdziałania mu, skierowanego przede wszystkim do przedsiębiorcy oraz osób związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa firmie, bezpiecznika, czyli specjalisty bezpieczeństwa korporacyjnego, wewnętrznego i publicznego, oficera compliance, prawnika i tym podobne. A na pewno dla każdej osoby zainteresowanej tą tematyką. Staraliśmy się napisać taką podstawową pozycję w zakresie przeciwdziałania szpiegostwu gospodarczemu. Stąd formuła sylabusa lub też vademecum z naciskiem na praktyczne rozwiązania poszczególnych zagadnień. I myślę, że nam się udało. Rok 2020 oznaczał również pewne zmiany dla samego bloga szpiegul.pl. Z uwagi na ogromny deficyt wolnego czasu, naprawdę trudno było prowadzić go w sposób konsekwentny, a przede wszystkim zasilać treścią w regularnych odstępach czasu. I nie zawsze mi się to udawało. Ratunkiem okazał się podcast OSS, Okiem Służb Specjalnych. Aby jednak do jego realizacji doszło, musiałem ukończyć kurs Podcast Pro Marka Jankowskiego z Mała Wielka Firma, co udało się wspaniale, gdyż zaraz po wakacjach, na początku września, ruszył z przytupem i słuchasz właśnie 18 audycji. Dla mnie to jest coś. Każdy zaś odcinek z transkrypcją i grafikami wrzucam regularnie na bloga. Przed chwilą sprawdziłem, że łącznie opublikowałem 90 artykułów i postów, głównie jednak obszernych kilkudziesięciostronicowych artykułów. I to też już coś. Znacznie więcej dzieje się w okołoblogowych mediach społecznościowych, czyli na facebookowej grupie oraz fanpage'u i Instagramie oraz LinkedIn i Twitterze. Ale jak to w social mediach, żywot wszystkiego jest krótki. A szkoda. Wiele podlinkowanych artykułów z internetu wartych jest zatrzymania, skomentowania, a także włączenia do archiwów dla przyszłych analiz artykułów, co oczywiście czynię. Ale muszę wymyśleć jakiś sposób na zaistnienie tego całego obszernego i niezwykle ciekawego materiału na blogu właśnie. To jest jeszcze przede mną. Jestem jednak pewien, że uda mi się coś wykoncypować, podobnie jak zrobiłem to w dość popularnym cyklu Rewelacje, w którym zamieszkam relacje z mediów społecznościowych w poszczególnych dni w danym miesiącu. Otrzymuję również zapytania, co dalej z YouTube'owymi cyklami vlogowymi Wywiad Bezpieczeństwa Biznesu CSI oraz krótko o piguły informacyjne. Wiem, że w tym roku nieco je zaniedbałem. Nie chodzi o to, że nie mam co publikować, lecz o to, że brak mi na to czasu. Osobiście bardzo żałuję, że nie wychodzą one równie regularnie jak podcasty. Nie wiem jeszcze w jaki sposób, ale bardzo chcę to zmienić, by cykle te były regularnie kontynuowane. Podsumowując podsumowanie, muszę wskazać, że w roku 2021 powinienem ukończyć jeszcze kilka ważnych kursów online, uruchomić platformę szkoleniową CSI i regularnie zamieszczać na niej poszczególne kursy z mojej oferty, co według moich wyliczeń łącznie powinno mi zająć jakieś 2 lata. A uruchomienie platformy wiąże się nierozerwalnie z przeprowadzeniem co najmniej kilku darmowych webinarów, tak zwanych otwartych, czyli dla wszystkich zainteresowanych po wcześniejszej rejestracji. Ponadto planuję publikować co tydzień podcast OSS Okiem Służb Specjalnych, opublikować kilka szczególnie ważnych artykułów na blogu. Chciałbym przynajmniej raz w miesiącu udostępnić taki ważny artykuł. Ponadto regularnie, co oznacza przynajmniej raz w miesiącu, publikować materiał wideo w ramach cykli Rewelacje, krótko o piguła informacyjna oraz Wywiad Bezpieczeństwa Biznesu CSI. Wszystko to zostanie opublikowane również na blogu szpiegul.pl i statystycznie powinno oznaczać powiększenie kontentu, czyli treści o jakieś kolejne 90 artykułów w 2021 roku. To jest 100% więcej. Wow! I nie wykluczam napisania kolejnej książki, a nawet wręcz odwrotnie. Czy to wszystko się uda? Mam nadzieję. Choć i tak wszystko zależy od Ciebie, gdyż bez Twojego zainteresowania, czyli zapoznawania się z materiałami, odnoszenia się do nich i rozpowszechniania ich, to przecież nie ma najmniejszego sensu. Jak widzisz, rok 2021 zapowiada się bardzo, ale to bardzo pracowicie dla nas wszystkich.
Generał Stefan Rowecki, pseudonim Grot, oraz Rakoń, Grabica, inżynier Jan Kalina i Tur. Jako dowódca Armii Krajowej w czasie okupacji niemieckiej stał się obiektem szczególnego zainteresowania niemieckich władz bezpieczeństwa. Został uznany za wroga numer 1 III Rzeszy w okupowanej Polsce i umieszczony na pierwszym miejscu niemieckiej listy poszukiwanych Polaków, która obejmowała 165 nazwisk najaktywniejszych dowódców polskiej konspiracji. Gestapo przywiązywało szczególną wagę do zdekonspirowania i pochwycenia Roweckiego właśnie. Utworzono nawet w tym celu specjalną komórkę zajmującą się wyłącznie polowaniem na przywódców polskiego podziemia, która dysponowała rysopisem Roweckiego i jego personaliami. Zaś w centrali niemieckich władz bezpieczeństwa w Alei Szucha w Warszawie wisiał ogromny jego portret, podświetlony, z którym każdy funkcjonariusz lub agent niemiecki działający na terenie Warszawy musiał się dokładnie zapoznać. To z polecenia Roweckiego w grudniu 1940 roku w Biurze Informacji i Propagandy utworzono specjalną komórkę N, przekształconą w październiku 1941 w samodzielny podwydział N, zwany potocznie Akcją N. Akcja N zajmowała się dywersją, wojną psychologiczną i propagandą wymierzoną przeciwko okupantowi niemieckiemu. Byli bardzo skuteczni i myślę, że w przyszłości opowiemy sobie o niej dokładnie, gdyż naprawdę warto. Generał Rowecki nie był zwolennikiem ścisłej konspiracji i mimo iż zgodził się na ochronę osobistą wywiadu AK, to ograniczył ją do spotkań służbowych. W terenie zaś poruszał się bez obstawy, zakładał bowiem, że przed rozpoznaniem go i aresztowaniem uchroni go wtopienie się w tłum, dobra orientacja w mieście, zmiana wyglądu zewnętrznego oraz doskonale podrobione dokumenty poświadczające, iż pracuje w instytucjach niemieckich. Paradoksalnie, częściowo miał rację. Został zatrzymany przez służby bezpieczeństwa III Rzeszy wskutek zdrady we własnych szeregach, a konkretnie przez agentów Gestapo ulokowanych w wywiadzie AK, Blankę Kaczorowską, Ludwika Kalksteina i Eugeniusza Świerczewskiego. Został zdekonspirowany i aresztowany 30 czerwca 1943 roku o godzinie 9.30 w znajdującym się na pierwszym piętrze mieszkaniu przy ulicy Spiskiej 14, mieszkania 10, wynajmowanym na fikcyjne nazwisko przez jego brata Stanisława Roweckiego i wykorzystywanym w celach konspiracyjnych. Na krótko przed zaplanowaną na godzinę 10 przy ulicy Barskiej 5 całodniową odprawę Komendy Głównej Armii Krajowej. Po aresztowaniu odrzucił niemiecką propozycję współdziałania w planowanej akcji antybolszewickiej i został osadzony w połowie lipca 1943 roku w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen, gdzie został zamordowany po wybuchu Powstania Warszawskiego. Instytut Pamięci Narodowej w toku śledztwa zakończonego w 2007 roku ustalił datę śmierci na dni 2-7 sierpnia 1944 roku. W czasie I wojny od samego początku walczył w pierwszej brygadzie legionów Józefa Piłsudskiego. Przeszedł do niej prosto z polskich drużyn strzeleckich, czyli mówiąc ogólnie z konspiracji piłsudczykowskiej. Zaś w 1920 roku walczył w wojnie z bolszewikami m.in. jako szef oddziału 2 Sztabu Frontu Południowo-Wschodniego i grupy uderzeniowej generała porucznika Edwarda Rydza-Śmigłego. Po jej zakończeniu, będąc już majorem sztabu generalnego, napisał wstęp do bardzo interesującej książki napisanej przez kapitana angielskiej służby wywiadowczej Ferdynanda Tuchiego pod tytułem Tajemnice szpiegostwa podczas wojny światowej 1914-18 roku, wydanej przez Główną Księgarnię Wojskową w Warszawie w 1923 roku. Niektórzy mogą wskazać, iż słowa nakreślone przez Grota to przecież banały, ale czym innym jest prawda? Jest znana, wiadoma i przez to banalna. Kapitan Ferdynand Tuohy, przydzielony z początkiem wojny światowej do angielskiej służby wywiadowczej, do Intelligence, jak ją nazywają za kanałem La Manche, poznał wszystkie niemal teatry wojny. Przerzucany z Belgii do Rosji, z Francji do Grecji, z Anglii do Egiptu lub Mezopotamii, miał możliwość obserwowania szpiegostwa i zagadnień związanych ze służbą wywiadowczą prawie na połowie kuli ziemskiej. Dzięki swej przenikliwości, spostrzegawczości i wybitnej inteligencji zdołał zaobserwować najbardziej charakterystyczne cechy i wypadki szpiegostwa w ciągu tych czteroletnich zapasów I wojny światowej. Książka jego, The Secret Corps,
nie jest jednakże suchym opisem faktów, lecz podręcznikiem o służbie wywiadowczej. To żywy splot wspomnień i przeżyć autora. To zadziwiające opisy i obrazy tej ukrytej wojny, którą toczono nieraz z dala od pola bitwy. Wojny zaciętej, nieubłaganej, która mając za swą broń pieniądz, zdradę i śmierć, czyhała na ofiary swe, kto wie, czy nie lepiej niż paszcze dział lub gotowe do strzału karabiny. Służba wywiadowcza, a w niej przede wszystkim szpiegostwo, budziła zawsze sensację. Spokojni mieszkańcy zapadłych miasteczek na wspomnienie szpiega wzdrygali się, a równocześnie nadstawiali uszu, aby przecież coś usłyszeć. Ulubionym tematem ciekawych przedstawicielek płci pięknej było zawsze zgłębianie jakiejś tajemnicy, dowiedzenie się czegoś o jakiejś niezwykłej aferze, o szpiegach. Wszyscy więc są ciekawi. Wszyscy chcieliby wiedzieć coś o tych tajemniczych postaciach, które wykradają z ogniotrwałych kos najtajniejsze plany, a przy pomocy podstawionych rozkosznych, pięknych kobiet wydzierają je z najdyskretniejszych ust niedopuszczalne zwierzenia. Tajemnice szpiegostwa mogą zaspokoić swymi opowieściami wszystkich tych żądnych wrażeń przedstawicieli płci pięknej czy brzydkiej. Szpiegostwo, szpieg, a z nim afera szpiegowska – to wspaniały temat dla kina lub wątek dla sensacyjnej noweli. Wspomnienia autora ukazują nam dziesiątki tych afer, z których każda mogłaby być doskonałą osnową dla powieści lub dla filmu. Lecz nie tylko z punktu widzenia sensacji praca ta może nas zainteresować. Zapewne miło jest zaspokoić swą ciekawość, szczególnie w takiej dziedzinie jak szpiegostwo, ale do wydania tej książki w języku polskim skłoniły mnie zupełnie inne względy. Szpiegostwo jest znane tak dawno, jak historia ludzkości sięga pamięcią wstecz. W każdej z wojen, od najdawniejszych do najnowszych, używano szpiegów. Jedna i druga strona wysyłała szpiegów, jedna i druga zwalcza szpiegostwo przeciwnika. W obecnych wojnach, gdy szpiegostwo nieprzyjacielskie rozciąga się nie tylko na same działania wojenne, ale na cały ustrój i życie narodu prowadzącego wojnę, do skutecznego zwalczania szpiegów nie wystarczy dobrze zorganizowana policja wojskowa czy cywilna. Do tego trzeba również współpracy całego społeczeństwa. Skutecznie jednak można zwalczać jedynie to, co się zna doskonale, gdyż tylko rozpoznanemu niebezpieczeństwu możemy zawczasu zapobiec. Dlatego też wierzę, że książka kapitana Tui spełni swe zadanie, zdzierając zasłonę z tak ukrytych, nieznanych u nas zagadnień szpiegostwa i ułatwiając tym samym jego zwalczanie. Dawniej treścią służby wywiadowczej było jedynie szpiegostwo. Wiadomości, poza zwiadami jazdy na polu bitwy, zdobywali tylko szpiedzy. Dzisiaj, przy zmechanizowaniu wojny, przy kolosalnym rozwoju techniki wojennej i skomplikowaniu zarówno sposobów walki, jak i środków dowodzenia, szpiegostwo stało się zaledwie jednym szczupłym działem służby wywiadowczej. Kapitan Ferdynand Tui w końcowym rozdziale swej pracy zatytułowanym Walka mózgów przedstawia ten potężny mechanizm, jakim stała się nowoczesna służba wywiadowcza. Autor w sposób swobodny, literacki, w formie luźnych opowieści czy urywków, przedstawia żywo i zajmująco tak sucho zazwyczaj ujmowane i trudne do zrozumienia poszczególne działy służby wywiadowczej. Szkoda tylko, że autor zbyt nieco silnie akcentuje swój krytyczny stosunek do angielskiego sztabu generalnego, co chwilami robi nawet wrażenie załatwiania osobistych porachunków. Tajemnice szpiegostwa miały szereg wydań w języku angielskim i francuskim. Poza tym książkę podobno przełożono na język niemiecki i włoski. Polskie wydanie pracy kapitana Tui okaże się z pewnością celowe, zapełniając z jednej strony dotychczasową lukę w naszym piśmiennictwie wojskowym, a z drugiej zaś ułatwiając ogółowi obywateli przez zapoznanie się z tą dziedziną skuteczne współdziałanie w zwalczaniu nieprzyjacielskiego szpiegostwa. Stefan Rowecki, major sztabu generalnego, Warszawa we wrześniu 1921 roku. Historia szpiegostwa podczas wojny światowej jest historią wojny podziemnej, w wojnie jawnej, walki stoczonej daleko od światła dnia, boju długo i cierpliwie przygotowywanego, zapasów mózgu z innym mózgiem. Szpiegostwo istniało od czasów najdawniejszych, tylko forma jego zmieniała się. W czasach inkwizycji, kiedy kwitnąca Wenecja rozciągała swoje panowanie na Morze Śródziemne, szpiegostwo dla wyniku bitwy znaczyło wiele. Fryderyk Wielki chwalił się, że bierze ze sobą w pole 100 szpiegów pełniących służbę kuchcików.
Rewolucja francuska miała swój czarny gabinet, przez który przechodziła cała podejrzana korespondencja. Nawet my, podczas wojny, nie postępowaliśmy lepiej. Przychodzi następnie Schulmeister, bez którego może gwiazda Napoleona nie błyszczałaby tak wysoko na firmamencie. Schulmeister odegrał wielką rolę w historii. Klęska marszałka Maka wywołana została prostym fortelem tego szpiega, tego człowieka bez narodowości i honoru, który przyłączył się do sztabu dowództwa austriackiego i udał, że zerwał z Bonapartem, choć mu dostarczał cennych wiadomości. Fortel ten jest klasycznym przykładem szpiegostwa. André w wojnie o niepodległość Ameryki szpiegował także, lecz to przyniosło mu zaszczyt pochowania w opactwie Westminster. Nawiasem mówiąc, rzadko kto mu dorównał w karierze. Przechodzimy wreszcie do Prusaka Steibera, który liczył na wszystko, co jest niskie w naturze ludzkiej. Steiber jest istotnym twórcą systemu takiego szpiegostwa, jakie znamy w najpodlejszych postaciach. Dla Steibera kompania 1870 roku była triumfem podłości i rachunku. Zawsze liczył na chciwość mężczyzn i na słabość kobiet. W nowszych czasach występuje Le Caron, który przyłączył się do Fenian, aby lepiej szpiegować tę organizację, następnie Ulmo, oficer marynarki, palacz opium, którego sprawę dobrze jeszcze pamiętamy. Przerwę cytowanie na chwilę, by wskazać ci, jak wiele z tego, co przytoczył autor, znasz już dogłębnie dzięki odsłuchaniu dotychczasowych audycji podcastu OSS Okiem Służb Specjalnych. Lecz idźmy dalej. Wszystkie fortele i wszystkie wykręty starej sztuki wojowania odnowione, skombinowane z wynalazkami naukowymi ostatniego tysiąclecia wchodzą w skład aparatu zwanego w naszych czasach służbą wywiadowczą. Młodzi Anglicy przebrani za Kurdów przebiegali Persję, a młode dziewczęta greckie porywano z Chios i Mytilene, aby wychować je w Atenach na tajnych agentów. Właściciele barów amerykańskich podchwytywali rozmowy podochoconych wojskowych, a pokojówki przeglądały teczki generałów. Przepłacano jednych ludzi za to, by wysadzili okręt wojenny z wszystkimi swymi towarzyszami, drugich zaś, aby przechodzili przez linie nieprzyjacielskie. Wieśniacy flamandzcy używali do sygnałów starych wiatraków, a tragarzy na dworcach notowali pułki, które przejeżdżały pociągami. Nieskazitelni atasze wojskowi uciekali się do szampana, aby uczynić bardziej dostępnymi wysokich urzędników, przy których byli akredytowani. Dziewczęta z szynkowni w chusteczce i sabotach siadały do stołu z żołnierzami zakwaterowanymi we wsi, aby zebrać trochę wiadomości przy kuflu piwa. Chytre aktorki wyciągały na rozmowę swych wielbicieli w mundurze, podczas gdy księżniczki, niby mało rozumiejące się na rzeczy, lecz doskonale wtajemniczone przez chytrych dyplomatów, rozpytywały ministrów lub ludzi prywatnych uszczęśliwionych, że mogą zabawić lub zainteresować jej królewską wysokość. Za liniami niemieckimi wysiadali z płatowców nieznani Belgowie, podczas gdy w przedziale wagonu młody bolszewik zamordował angielskiego oficera służby wywiadowczej. Starzy kardynałowie Cesarstwa Rzymskiego Habsburgów, cierpiący na podagrę, czuwali nad podtrzymaniem defetyzmu włoskiego, podczas gdy na bulwarach specjalni agenci zbierali szczegóły od rozbawionych żołnierzy. Wywiadowcy beduińscy znaczyli w piasku ślady swych stóp, a fałszywi patrioci w rodzaju bolapaszy usiłowali osłabić ducha całego narodu. Sprytni urzędnicy wchodzili do warsztatów okrętowych lub fabryk amunicji, podczas gdy potomkowie arystokratycznych rodzin z monoklem w oku podsłuchiwali interesujące zwierzenia w salonach dyplomatycznych. Uczciwi kupcy wypływali nocą naprzeciw niemieckich łodzi podwodnych, a rząd jego królewskiej mości angielskiej przekupił niejednego przewrotnego mieszkańca Bagdadu, aby poznać podejrzanych w mieście kalifa. Gdyby Machiavelli, Talleyrand lub inny mistrz tego rodzaju powrócił na ziemię, nie bez wzruszenia patrzyliby na ten dramat w stu różnych aktach, gdzie podstęp i przekupstwo biorą górę nad egoizmem i chciwością. Obok tego handlu ze szpiegami i studiowania ich raportów, służba wywiadowcza, owa tajna armia, ma jeszcze inne prace do wykonania. Zwiady lotnicze, fotografowanie i obserwowanie terenu, badanie jeńców i zdobytych dokumentów, rozpoznawanie poległych nieprzyjaciół lub badanie znaków są równie ważnymi obowiązkami służby wywiadowczej jak same informacje szpiegów. Służba wywiadowcza ma za zadanie uzgodnienie i zebranie w jedną całość wszystkich wiadomości przybywających z tysiąca różnych źródeł, jednych godnych uwagi, drugich bez wartości. Ma za zadanie badanie tych wiadomości, które porównane z faktami już znanymi pozwalają na wyciągnięcie pożytecznych wniosków. Szpieg lub tajny agent tworzą tylko jedno z tysiąca tych różnych źródeł.
Służba wywiadowcza podczas wojny nie polegała jedynie na uzupełnianiu przeprowadzonej roboty szpiegowskiej, ale obejmowała w 2/3 to, co można by nazwać częścią myślową wojny. Służba wywiadowcza szukała i badała, co przeciwnik myślał, projektował i wykonywał. Podczas wojny światowej wielu ludzi uważało przedstawicieli służby wywiadowczej za indywidua puszące się przy zielonym stole zawalonym papierami bez wartości w biurach Whitehall lub w drugim oddziale sztabu generalnego. Ci sceptycy powinni byli znaleźć się w Rosji z początkiem wojny. Zobaczyliby olbrzyma pozbawionego mózgu i nerwów, gdyż armia rosyjska, uderzając na ślepo, chwiała się pod ciosami przeciwnika, który przygotował wypadki, a przygotował je czytając, jakby z otwartej książki, myśli olbrzyma moskiewskiego. Bez służby wywiadowczej w polu wojna nie byłaby wygraną, tak jak nie byłaby wygraną bez armii czołgów lub bez armii powietrznej. Sztaby generalne podczas wojny światowej obserwowały się wzajemnie, czatując na siebie jak koty, bacząc na najmniejszy ruch przeciwnika. Czy sztab generalny znajdował się w błotach Flandrii, czy w pustyniach Mezopotamii, w śniegach Alp, czy w bagnach Strumy, w piaskach Gazy, czy na obszarach Siedmiu Mórz, służba wywiadowcza czuwała. Aby lepiej obserwować rozwój szpiegostwa w czasie wojny, trzeba cofnąć się do czasów pokoju. W owych odległych dniach 1914 roku, wtedy, gdy głos Lorda Robertsa nie mógł przygłuszyć hałasu wypadków irlandzkich, kiedy Kaiser starał się być najbardziej przyjemnym względem nas, Wielka Brytania poświęcała na służbę wywiadowczą 50 tysięcy funtów szterlingów rocznie, Niemcy zaś sumę 12 razy większą. Można by, pod pewnym względem, przedstawić zasady i cel szpiegostwa, biorąc za podstawę metody obu tych potęg. Szpiegostwo angielskie było o tyle białem, o tyle czystem, o ile taką może być ta trudna sztuka. Polegało ono w ogólnych zarysach na następujących wytycznych. Nie używać wątpliwego osobnika, nigdy zaś kobiety. Prędzej czy później zdradzą. Liczyć się raczej z informacjami pochodzącymi ze źródła godnego wiary, takiego jak ambasady, poselstwa i konsulaty. Mało rzeczy istotnie ważnych może ujść uwagi oficjalnych przedstawicieli Wielkiej Brytanii za granicą. Pracują oni dla swego kraju i nie wymagają specjalnej nagrody. Jeśli wybitni podróżnicy, znani przemysłowcy, urlopowani urzędnicy będą uważali za stosowne dostarczać raportów, tym lepiej. Tymczasem, co do Niemiec, sprawa musiała się przedstawiać całkiem inaczej. Jeżeli możemy być napadnięci przez państwo kontynentalne, to tylko przez Niemcy. Dlatego należy rozciągnąć jak najbardziej naszą sieć szpiegowską w Niemczech. Zdarzyło się więc, że oficerowie angielscy jak kapitan French i kapitan Bertram Stewart niewinnie podróżowali po Niemczech i notowali dane o wojsku i flocie. Przede wszystkim chodziło im o zbadanie możliwości przygotowywania przez Niemcy napadu na Anglię za pomocą płaskich statków, które by wyruszyły z Wysp Fryzyjskich. Tą metodę rozpoznania dokładnie poznałeś w poprzednich kilku audycjach OSS okiem służb specjalnych. Wracamy do tekstu. Kilku z tych niewinnych turystów przebranych za zapalonych botaników pojechało na poszukiwanie rzadkich okazów i przywiozło rysunki roślin przedstawiające w rzeczywistości plany fortec. O tym zaś dokładnie opowiedziałem w materiale wideo na YouTube'owym kanale szpiegul.pl pod tytułem SWP001 Pool, Brown Sea Island i BP. SWP to skrót od szpiegul w podróży. Cytuję dalej. Lecz misja tych oficerów poza Morzem Północnym nie była naszym głównym wysiłkiem przeciw tajnym Niemcom. Tajna służba ma jako główny cel nie wykradanie tajemnic w czasie pokoju, lecz powinna raczej cierpliwie i w szczegółach przygotowywać służbę wywiadowczą, która będzie mogła funkcjonować wtedy, gdy granice zostaną zamknięte oraz otrzymywanie lub przesyłanie wiadomości będzie utrudnione. Wtedy, przestawszy być dziecinną igraszką, stanie się ona najniebezpieczniejszym przedsięwzięciem. Podczas gdy wzburzona publiczność żądała wielkim głosem aresztowania kilku agentów niemieckich znajdujących się w Anglii, Admiralicja i War Office, czyli Ministerium Wojny, spokojnie prowadziły do końca swe dzieło, polegające na rozmieszczeniu ukrytych oczu i uszu w kraju nieprzyjacielskim. Ci obserwatorowie przez kilka lat otrzymywali płacę, nic nie robiąc, w oczekiwaniu dnia, w którym ich usługi staną się niezbędne.
Przeznaczając w ten sposób agentów tylko na czas wojny, dowództwa szły w myśl jednej głównej zasady. Wybrany agent mieszkał w kraju, w którym miał szpiegować w razie wojny. Miał tam określone zajęcie i nie wzbudzał żadnego podejrzenia. W ten sposób działały angielskie Ministerium Wojny i Admiralicja. Aż Niemcy zauważyli z ironiczną wyższością. Ci poczciwi Anglicy nie znają nawet podstaw rzemiosła. Przez 10 lat aresztowali 3 naszych szpiegów. Co za nędzota! Nadszedł wreszcie wielki dzień. I poczciwi Anglicy wykonali mistrzowski ruch, który wpłynął na następne wypadki. Oto jak się cała sprawa przedstawia. System szpiegowski Niemców różnił się zupełnie, jak już wiemy, od systemu angielskiego. W budowie swej był agresywnym, lecz z drugiej strony nie polegał na odwadze, zręczności, prawości i inteligencji, ale liczył na chciwość i przewrotność ludzką. Niemcy zaleli Anglię swoimi szpiegami, to prawda. Ale jakimi szpiegami? Służący hotelowi, guwernantki, którzy przesyłali im różne bajeczki, czeladnicy, fryzjerscy i subjekci, bezustannie domagający się podwyższenia płacy, neutralni pozostający w stosunkach z Niemcami, czarujące aktorki niemieckie lub austriackie, występujące na scenach teatrów West Endu, śpiewacy kabaretowi, oszuści i rycerze przemysłu. Rozgałęzienie tej całej sieci było imponujące. Szpiedzy Niemiec z dnia na dzień stawali się odważniejsi. Doszło do tego, że trzeba było aresztować takich jak Schulz i Grosse, aby uspokoić opinię publiczną. Większość jednak pozostawiliśmy w spokoju. Zaraz będzie zrozumiałem, dlaczego przez 5 lat i dłużej poczciwi Anglicy pracowali bez przerwy nad rozpoznaniem prawie wszystkich znaczniejszych szpiegów niemieckich będących w Anglii. Nie było cenzury, lecz korespondencja podejrzanych była systematycznie przeglądana, jak również obserwowano, o ile możności, ich stosunki, zajęcia i ludzi, z którymi się stykali. Trzeba było wielkiej zręczności, aby Niemców utrzymać w pewności, że żyją u nas zupełnie bezpiecznie. Mimo tego, ci słudzy Kaisera nie byli nowicjuszami. Ale Steinhauer i inni wysocy naczelnicy służby szpiegowskiej musieli być źle obsługiwani przez swych podwładnych w Anglii. Prawdę powiedziawszy, Niemcy, twórcy nowoczesnego szpiegostwa, w praktyce są gorszymi. Przede wszystkim trudno jest Niemcowi zataić swą narodowość. Jego akcent, jego głowa, jego wygląd są typowe. Następnie Niemiec ma umysł ciężki i brak mu pomysłów i inicjatywy. Działa tylko wedle otrzymanych rozkazów. Z drugiej strony, zarozumiałość niemiecka była ważnym czynnikiem, który ułatwiał nam śledzenie. Niemcy czuli się tak dalece bezpieczni, że zapomnieli o koniecznej ostrożności. Wypadek taki miał miejsce z niejakim Karolem Graves, który przy wysyłaniu swych raportów do Niemiec sądził, że wystarczy używać do tego kopert z nagłówkiem pewnej znanej apteki. Spotykało się ludzi, którzy jawnie przechadzali się po naszym wybrzeżu wschodnim z aparatami fotograficznymi lub szkicownikami. Lecz i najlepsze rzeczy kończą się. Pewnego wieczoru, w sierpniu, Anglia wypowiedziała wojnę Niemcom. Nazajutrz rano dano hasło i 20 głównych szpiegów niemieckich znalazło się pod kluczem, podczas gdy 200 innych było pod najściślejszym nadzorem. Gdy do tego dodać 9 tysięcy internowanych poddanych nieprzyjacielskich, trzeba przyznać, że był to połów nie lada. Ani jeden most, ani jedna szyna nie zostały w Anglii uszkodzone. Żadna zbrodnicza ręka nie zdołała przeszkodzić mobilizacji. Porażka Steinhauera była zupełną. Lodi, Kupferle i inni obywatele amerykańscy zostali wysłani za fałszywymi paszportami do Anglii dla zapełnienia luk. Odgrywali jednak swe role zaledwie przez tydzień. Niemcy dwukrotnie ciężko doświadczyli, raz w Anglii, później znowu we Francji, że odbudowywanie całego systemu szpiegowskiego, zburzonego w kraju, z którym jest się na stopie wojennej, jest rzeczą niemożliwą. A na zakończenie dzisiejszej audycji pozwolą sobie na jeszcze jeden bardzo ważny cytat z książki kapitana Tauiego. Publiczność, szczególnie w Anglii, widziała kwestię szpiegostwa w fałszywym świetle. Żądała krwi, podczas gdy wojny nie wydaje się szpiegowi jako jednostce, lecz szpiegostwu jako systemowi. Odkrycie jednego tajnego słowa, tajnego szyfru, miało dla Anglii większe znaczenie niż tuzin egzekucji w Tower w Londynie. To nas prowadzi do kontrwywiadu, czyli sposobu wyszukiwania szpiegów. Ten cytat był tak a propos
wskazywania, że kontrwywiad w ogóle nie działa. A po tych słowach bardzo dziękuję Ci za naszą wspólną dotychczasową podróż po świecie służb mniej i bardziej tajnych. I życzę Ci wiele dobrego w tym nowym, najprawdopodobniej bardzo szalonym roku. Kto wie, czy nie będzie on bardziej zwariowany niż stary 2020, bo dziś byłoby to na tyle. Praca służb i ich agentur nie zmienia się z upływem lat. Jeśli słuchasz tego podcastu, to już o tym wiesz. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszam Cię na dalsze audycje. Jeśli ich nie masz, to zapraszam Cię tym bardziej. A ten odcinek zakończę. I jak zawsze, mam ogromną prośbę do Ciebie. Poleć ten podcast OSS, okiem służb specjalnych, choć jednej osobie spośród Twoich znajomej. Jednej. Ciebie to nic nie kosztuje, a w ten sposób dotrze on do wszystkich zainteresowanych. Kto wie, może to stanie się już w 2021 roku. To zależy również od Ciebie. Kolejna audycja Okiem Służb Specjalnych już za tydzień. Do usłyszenia, szpiegul.pl, Okiem Służb Specjalnych. Cześć!